Witam, Kamil Cebulski, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Dzisiaj zwalczyliśmy problemy techniczne, urzędowe, więc będziemy teraz rozmawiać o przedsiębiorczości, o biznesie, o zarabianiu z Krzysztofem, który, no, można powiedzieć, siedzisz w nieruchomościach, Krzysztofie, czyli w czymś, co się w ogóle nie rusza. A Krzysztof siedzi jeszcze w większym czymś, co się nie rusza w tej kategorii nieruszanych, no bo budynek to jeszcze od biedy można jakoś tak rozebrać i przewieźć, a Krzysztofie, ty tak trochę więcej z polem jesteś, że tak powiem, za pan brat i z ziemiami. Można co najwyżej o dwa palce, ale rodzi to poważne problemy. czyli przy ziemi też, znaczy, chyba zwłaszcza z ziemią jest najwięcej problemów w nieruchomościach. No bo... Tak, wydaje mi się, że jest to kolejny etap niejako wtajemniczenia. O ile z mieszkaniem można sobie poradzić przy pomocy dobrego notariusza, o tyle z trudnym gruntem, a w szczególności z gruntem rolnym, już nie zawsze. Okej, okay, no i chyba też rynek tych doradzaczy odnośnie mieszkań jest dużo bardziej rozwinięty. Się pójdzie do urzędu, to tam też ci coś tam podpowiedzą. Tak, żeby przeciętny zjadacz chleba, przeciętny właściciel, no, mógł sobie wszystko załatwić. A jak się idzie do urzędu chociażby z jakąś taką sprawą niecodzienną, a przy gruntach pewnie dużo więcej takich spraw jest, to nagle wszyscy ręce rozkładają i nie wiedzą, co powiedzieć. Tak, właśnie czym więcej mamy do czynienia ze sprawami powtarzalnymi, tym stają się one prostsze. Dlatego też jedną z moich metod nie jest budowanie strasznie skomplikowanych procedur, strasznie skomplikowanych machin, które mają dążyć do osiągnięcia naszego celu, a stosowanie kilku prostych zabiegów, gdzie na wejściu mamy grunt duży rolny, a na wyjściu mamy małe działki, ale osiągamy to nie jakąś skomplikowaną procedurą, a kilkoma prostymi krokami, które w oczach urzędnika są dla niego jego standardowym działaniem, które kończy się kolejnym stemplem na kartce papieru. Ja już sobie wyobrażam te kilka prostych kroków. Ja już sobie wyobrażam te wnioski, załączniki, 3 miliony zaświadczeń, a ty to mówisz tak, trzy kroki tylko, czy tam kilka. Jest to skomplikowane, ale nie zawsze. Wszystko zależy od tego, jaki efekt będziesz chciał osiągnąć. Natomiast no, tutaj mam dla ciebie pewien bonus. Zawsze staram się pracować w ten sposób, aby każda osoba, która ze mną przeprowadza taką inwestycję, w szczególności po raz pierwszy, żeby miała gwarancję powodzenia. A tą gwarancją powodzenia jest to, że jeśli coś się nie udaje, ja nie zarabiam. Jeśli przeprowadzam jakąś skomplikowaną procedurę, to najczęściej też jestem beneficjentem efektów tej procedury. I myślisz, że to jest dobre rozwiązanie? Nie twierdzę, że jest najlepsze, ale w oczach osoby, z którą mam współpracować, w oczach partnera biznesowego, jest to coś, co powoduje, tak, ja temu Derdzikowskiemu wierzę, dlatego że jeśli nie uda mu się, to wspólnie nie zarobimy. Jeśli zarobimy, zarobimy również wspólnie. Okej, bo ja widzę taki problem. Kiedyś dyskutowaliśmy właśnie na temat, jak rozliczać takie inwestycje, bo u nas w grupie mastersowej chcieli się zrzucić z 20 osób i tak się może niekoniecznie, żeby zarobić, tylko tak, żeby coś ich łączyło, żeby coś przejść razem. I problem był taki właśnie przy takim rozwiązaniu, że okej, czyli ktoś ma do wyboru zarobić 10% z jakiejś jednej inwestycji, a z drugiej zarobić 2%, bo akurat no, ta inwestycja okazała się nietrafiona i już wie, że nie zarobi tak dużo. I jeżeli osoba nie jest zaangażowana finansowo w tą inwestycję, tylko jej zarobek jest od zysku z tej inwestycji, a wie, że już ten zysk nie będzie duży, to bardzo często to ta opieka tej inwestycji schodzi trochę na dalszy plan i zamiast zarobić 2%, no to traci 4% na przykład. Albo się zamiast zakończyć w pół roku, kończy się po roku. Nie miałeś takich tutaj rozterek? Wiesz co, ten mój model działania wynika też niejako ze specyfiki rynku nieruchomości gruntowych. O ile mieszkanie jesteś w stanie zrobić flipa w 2 dni albo w 3 miesiące,
jeśli robisz poważny remont, powiedzmy, że będzie to trwać pół roku. O tyle w przypadku gruntów taka bardzo szybka procedura doprowadzenia gruntu rolnego do małych działek nadających się pod zabudowę może trwać 2 lata, bardziej prawdopodobnym czasem będą 3 lata. W związku z tym prowadzenie kilku projektów jednocześnie wcale tutaj nie jest czymś wyjątkowym ani nagannym. No, jeśli chce się zarobić 2 razy w roku, no to trzeba tych projektów prowadzić kilka jednocześnie. Dwa, Czy trzy też. lata to potrafi trwać? Tak. Natomiast ja też celowo nikomu z osób, z którymi rozmawiam, nie wspominam o takim modnym teraz wśród fliperów wskaźniku ROI. Nie wspominam dlatego, że no, można spaść z krzesła, jeśli się usłyszy, że on jest trzycyfrowy. Na ziemiach Czasem takie. może być czterocyfrowy. A czasami może być na minusie. Wiesz co, nie zdarza się i nie zdarzyło się. Mam takie przypadki, gdzie znajomi pracujący z osobami, które handlowały gruntami, nie wyszły na tym zbyt dobrze, ale nie straciły. Nie straciły dlatego, że nawet jeśli ten grunt jest bardzo trudnym gruntem, to on nie generuje kosztów stałych. Ty w skali miesiąca czy roku musisz zapłacić podatek, który wynosi kilkadziesiąt, maksymalnie kilkaset złotych, a ten grunt i tak, choćby nawet był kupiony bardzo niedobrze, to i tak da się na nim coś zyskać, jeśli umie się odpowiednio do niego podejść, wykreować jakąś wartość. Okej, okay, czyli to są takie długoplanowe inwestycje, a często można po Trafiają się prostu. również takie krótsze. Okej, okay, ale często to, czyli tutaj jest takie ryzyko też płynności, że można zostać z tym gruntem niesprzedawalnym na przykład, bo jakoś ludzie nie chcą kupować w tym okręgu. Dlatego podejście do tej inwestycji jest zupełnie inne. Na początku zastanawiamy się właśnie, jakie miejsce rokuje dobrze na przyszłość. W jakim miejscu za 2, 3, 5 lat grunty będą w cenie. Stąd też patrzymy po wieloletnich planach inwestycyjnych, sprawdzamy plany zagospodarowania, zastanawiamy się, co rząd wymyśli, gdzie powstanie nowe lotnisko i dlaczego akurat w tym miejscu. I staramy się wyszukiwać gruntów takie, które nie są obarczone jakimiś ryzykami, że tam powstanie akurat nagle duża autostrada, która przetnie grunt nasz na pół i spowoduje, że pozostałe 2 fragmenty nic nie będą warte. Dodatkowo ja też stosuję coś, co wiem, że sporo absolwentów Was biuro uważa za słuszne, czyli zasadę ograniczonego zaufania do ustawodawcy. Jeśli jesteśmy w stanie coś osiągnąć, to staramy się osiągać to jak najszybciej i mieć na to potwierdzenie w dokumentach. Dlatego też bardzo prawdopodobne, że znany Ci jest przypadek, że kiedyś można było budować się bez problemu na gruntach trzeciej klasy bonitacyjnej, potem został wprowadzony zakaz. Natomiast zakaz ten nie dotyczył osób, które uzyskały sobie wcześniej warunki zabudowy na zabudowę takich gruntów. Czyli wszyscy moi klienci wprowadzeni przeze mnie wiedzieli, że należy to uzyskać, albo ja uzyskiwałem to na ich rzecz. No i nikt nie został, mówiąc kolokwialnie, z ręką w nocniku. To samo dotyczy też ustawy rolnej. Kiedy ona wchodziła, sporo osób, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, sporo osób zostało z tymi gruntami, no i nie wiedzieli, że mogą je sprzedać albo nie potrafili. Natomiast osoby, z którymi ja pracowałem, mają grunty przygotowane tak, aby mogli bez rygoru tej ustawy nadal te grunty posprzedawać. Czyli się, że. Poczekaj, poczekaj. Jak rozumiem, tu chodzi o taki problem, że okej, dzisiaj prawo pozwala ci wybudować na tej ziemi dom, kiedy chcesz. Albo Tak, a możesz. jutro nie. Okej, ale jak wystąpisz o jakieś pozwolenie, tak? Jakieś potwierdzenie, dokumenty z urzędu, że mimo, że nie musisz występować, ale występujesz i masz ten papier. To po zmianie tych przepisów, że ta klasa gruntu nie taka, że na tej trzeba już pozwolenie, a ty mówisz, hola, 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 ja już takie pozwolenie wcześniej zdobyłem. Tak, staramy się przeanalizować, co może się zmienić. Samo czytanie przepisów, zapisów ustaw, to jest połowa sukcesu. Drugą połową tego sukcesu jest również analizowanie przyszłych zmian w przepisach. W chwili obecnej rozmawiamy, jesteśmy w momencie, kiedy jedna z ustaw ma się zmienić.
Ja muszę znać już te zapisy, które będą obowiązywać za 2-3 miesiące i co one spowodują dla rynku i już muszę wiedzieć, jak z tymi nowymi przepisami żyć. No to właśnie jak jest, no bo ja o gruntach, no to chyba wszyscy słyszeli w związku z tą ustawą, która gdzieś tam weszła kilka lat temu, że jest zakaz sprzedaży, zakaz kupowania, chyba że się jakieś pozwolenie uzyska i to może kupić tylko człowiek z gminy i tak dalej, i tak dalej. Nie wywróciło to rynku? Wiesz co, największym problemem tej ustawy jest to, że stała się ona bardzo medialna. Spowodowało to, że jeśli w wiadomościach, Teleekspresie, tudzież innych dziennikach informacyjnych mówiono o tym, że nie wolno kupować ziemi rolnej, to wszyscy uwierzyli, że rzeczywiście tej ziemi rolnej kupować nie wolno i że nie da się tego wykonać. Praktyka jest natomiast taka, że jeśli składamy wniosek, nie będąc rolnikiem, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, że chcemy taką ziemię nabyć, to musimy mieć wyjątkowego pecha, żeby takiej zgody nie otrzymać. Tak naprawdę KOWR podał statystyki i no niemalże 100% to są wnioski rozpatrzone pozytywnie. Negatywnie były rozpatrzone pojedyncze, naprawdę pojedyncze przypadki, natomiast statystyka tutaj wypada troszeczkę gorzej dla KOWR-u, dlatego że oni w tych odmownych mają również uwzględnione te wnioski, gdzie ktoś nie dosłał dodatkowych dokumentów albo nie uzupełnił swojego wniosku. Czyli ktoś był formalnie w trakcie, tak. Zapomniał o temacie, no i te wnioski też są policzone do tej puli odrzuconych, więc w praktyce, jeśli masz ochotę, jesteś w stanie nabyć ziemię rolną. Tylko, wiesz co, przypomina mi się taka sytuacja, kiedy robili tą ustawę o upadłości konsumenckiej i czytałem artykuł, że w pierwszym roku złożono 5 tysięcy wniosków, z czego około 60% zostało odrzuconych, a połowa z tej połowy została odrzucona właśnie z przyczyn formalnych, czyli źle wypełnionego wniosku, czyli przepisy się stały takie trudne, że 1/4 ludzi, którzy składali przepisy, no, nie potrafiła odpowiednio wypełnić formularza, tak? co jest straszne. No właśnie to jest coś, co również mnie zastanawia, bo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wyglądać na instytucję groźną, jednak w praktyce za każdym razem, kiedy z nimi rozmawiamy, oni sami podpowiadają, jak rozwiązać dany problem, jak do niego podejść. Jeśli przedstawisz swoją sytuację, oni powiedzą, czy najlepiej byłoby, gdybyś ukończył kurs, czy najlepiej byłoby, gdybyś przyznał się, że w rolnictwie pracowałeś jako dziecko przez odpowiedni okres czasu, czy też być może lepiej byłoby, gdyby tą ziemię nabył ktoś z twojej rodziny. To są całkiem przyjaźnie nastawieni urzędnicy, co może brzmieć zaskakująco, ale naprawdę praktyka współpracy z nimi wygląda naprawdę nieźle. Póki co obie strony, jeśli wiedzą, o czym mówią, da się dogadać. Okej. Okay. A tak szczerze, jak już wiedziałeś, że ta ustawa będzie wchodzić, zapisałeś się na studia rolnicze? Nie. Nie, dlatego że jeśli chciałbym nabyć taki grunt w większym fragmencie, to wiem, że uzyskam taką zgodę. Natomiast też nie byłem zainteresowany uzyskiwaniem takich zgód. Dlaczego? Dlatego, że uzyskanie zgody oznacza, że trzeba tą ziemię potem przez bardzo długi okres czasu rzeczywiście rolniczo użytkować. A naszym celem nigdy nie jest użytkowanie rolnicze, tylko naszym celem jest podział na mniejsze fragmenty i sprzedaż z zyskiem. Czyli cały czas model kupujesz tani hektar, sprzedajesz drogi metr. Tutaj ustawodawca słusznie wykombinował, że no, trzeba spekulantom nosa przytrzeć i jeśli kupujesz, uprawiaj. Jeśli kupujesz w innym celu, znajdź sobie rozwiązanie. Znaczy rozwiązanie i zapytaj się o to, czym mogę zmienić z rolnej na inwestycyjno-budowlaną, no bo co chyba się nie można postawić to, na działce rolnej. To, o czym wspominasz, jest najpopularniejszą metodą pracy z gruntami. Czyli wyszukujemy fragment, który jest ziemią rolną, uzyskujemy dla niego możliwość zabudowy, uzyskujemy plan zagospodarowania przestrzennego i dopiero w tym momencie możemy go bezpiecznie nabyć, tak żeby nie musieć być rolnikiem przez 10 lat póki co. Więc jeśli chcesz pobudować sobie osiedle domów pod Warszawą, a nie ma planu, no to jest to spory problem. Natomiast drugim rozwiązaniem jest zakup w takiej formie, aby kupić działki, które są wyjęte spod obowiązywania ustawy.
Jeśli masz grunt, który ma hektar, wystarczy, że podzielisz go na mniejsze fragmenty, na takie, które nie są objęte już rygorem ustawy, i wtedy kupujesz tak, jak każdą inną nieruchomość. Dziś kupiłeś, jutro sprzedałeś. A podział jest oczywiście pewną dodatkową jeszcze tutaj rozrywką dla geodetów oraz osób się tym zajmujących, aby móc zwiększyć potencjał. Tak jak wszyscy dzielą mieszkania trzypokojowe na pięć pokoi, tak my dzielimy działki 3000 metrowe na 3 działki o mniejszej powierzchni. Tak, a potem trzeba je wszystkie połączyć, żeby sobie wybudować dom z dużym trawnikiem. No niestety, jeśli chcesz wybudować sobie większy dom i wiesz, że będziesz rzeczywiście tę działkę użytkował dla siebie przez dłuższy okres czasu, wtedy naprawdę gorąco namawiam do zakupu większej działki za zgodą KOWR-u. Jasne. Tak naprawdę wykorzystaniem rolniczym w rozumieniu KOWR-u może być czasem to, że będziesz miał kilka drzewek owocowych z tyłu za domem, postawisz sobie ławkę w ich okolicy i jesteś dla KOWR-u rolnikiem, dajesz rękojmię prowadzenia dobrego gospodarstwa rolnego. Będziesz miał kawałek truskawek, kawałek własnego warzywniaka na własne potrzeby. Uprawy ekologiczne są bardzo modne i popularne. I czasochłonne niestety, ale przyjemnie, też ogródek no, mam. Też, ale wiesz, ja chyba jednak wolę pouprawiać kawałek ogródka, niż wybierać się na terapię do psychologa 2 razy w tygodniu. Kwestia stylu życia. Dokładnie, dokładnie. Okej, Krzysztofie, brzmisz, mówisz tak, jakbyś naprawdę zjadł zęby na ziemi i na obrocie i na nieruchomościach, ale skąd to się wszystko zaczęło, że po pierwsze trafiłeś do nieruchomości, czyli do takiej branży, to się w ogóle nie rusza, a dwa, czemu akurat te ziemie, a nie tak jak wszyscy, flipy czy jakaś deweloperka? Co jest takiego fajnego no, w tej wiesz niszy? Co, ponad 12 lat temu rozpocząłem swoją przygodę w jednej z agencji nieruchomości. No i tam pracował zespół kilku dziewczyn, którym chyba nie przypadłem do gustu, kiedy wszedłem do biura, więc powiedziałem, nie, ty to pojedziesz tam daleko na wieś, tam jest działka na sprzedaż. No i muszę przyznać, że spodobało mi się to. Potem pamiętam, że kiedy w tej firmie zaczęło się dziać troszkę gorzej, razem z kolegą otworzyliśmy naszą wspólną pierwszą firmę i tak naprawdę otworzyliśmy ją tuż nad już działającym biurem nieruchomości. Nie chcieliśmy jakichkolwiek konfliktów z nimi, więc poszliśmy, powiedzieliśmy, słuchajcie, będziemy prowadzić agencję, chcemy się zająć działkami, wy zajmujcie się mieszkaniami, nie będziemy w ogóle wchodzić sobie w drogę. Ciekawostką jest to, że oni powiedzieli, no dobrze, tylko no, nie wiem, czy wyżyjecie z tych nieruchomości, z tych gruntów. My mówimy, wiemy, co robimy, damy radę. Okazało się, że po pół roku przyszedł kryzys. Na naszym rynku zniknęło chyba 7 firm, które zajmowały się nieruchomościami ogółem. No a my z naszymi działkami zostaliśmy. O! Okazało się, że tak, właśnie to było ciekawostką na naszym podwarszawskim rynku, że o ile rynek mieszkań okazał się rynkiem słabym i załamał się, sporo inwestycji było nietrafionych, o tyle rozsądne inwestycje w grunty nadal dawały bardzo pozytywne wyniki, bez względu na to, czy sytuacja to czasami nie jest była tak pozytywna, negatywna. A czy to nie jest czasami tak, że w mieszkaniówce, no bo to był kryzys bankowy tak na dobrą sprawę i całe to tąpnięcie polegało na tym, że banki już nie dawały ci kredytu na 5% wkładu, który i tak ci pożyczały pieniądze na te 5% wkładu, tak jeszcze i w ogóle wszystko mogłeś z ulicy wejść i sobie wziąć kredyt. Nagle te wymogi wzrosły, więc ilość kredytów spadła nagle i więc spadła ilość kupujących i tak dalej. A na grunty no to chyba, nie wiem, czy są jakieś kredyty hipoteczne na grunt. Ja o takim nie słyszałem. Jest to ekstremum, da się zrobić kredyt inwestycyjny, ale naprawdę bardzo słusznie zauważyłeś, że najczęściej naszymi odbiorcami końcowymi były osoby, które kupowały za gotówkę. Jeśli ktoś ma w portfelu 30, 50, 100, 150 tysięcy, w zależności od lokalizacji, chce kupić działkę pod dom w terenie podmiejskim, to zazwyczaj kupuje ją po prostu wyciągając te pieniądze, a kredytuje dopiero budowę tego budynku. Działka wtedy jest traktowana jako wkład, jako zabezpieczenie. Jest to prostsze. Czasem jest też taki kredyt, gdzie finansujesz zarówno zakup działki, jak i jednocześnie budowę, kredyt inwestycyjny,
ale jednocześnie też musisz mieć jakiś wkład już w gotówce, żeby udowodnić przed bankiem, że jesteś osobą wiarygodną. Jasne. No i właśnie wtedy przez to, że nie było tak dużo na tym rynku kredytów, znaczy inaczej, rynek się nie finansował kredytami, no to nie było tego tąpnięcia i chyba dlatego ceny nie spadały aż tak bardzo i tylko tak stabilnie wszystko. Tak. Też no, należy pamiętać o tym, że cały czas mamy deficyt mieszkań, a zgodnie z definicją GUS-u mieszkanie jest również dom. Bo tutaj o takim deficycie mówimy, czysto statystycznym, więc jeśli ktoś chce pobudować sobie miejsce do zamieszkania, to na pewno będzie potrzebował działki. To zdecydowanie, a raczej się ludzie bogacą i no, mieszkanie w domu jednak jest dużo fajniejsze niż mieszkanie w bloku. Tak, w 100% się z Tobą zgodzę. Mnie między innymi cieszy też kolejny trend, a mianowicie wzrost popularności nowych form budownictwa i nowoczesnych materiałów, na przykład domy z drewna. Mam nadzieję, że... Czekaj. Domy z drewna to nie jest nowoczesny materiał. Nie nowoczesny, ale nowy w naszym sposobie myślenia. Okay. Bo przywykliśmy jako naród do mieszkania po 100 lat w jednym budynku. Tak. Co ani nie jest zdrowe, funkcjonalne, ani ekonomiczne. Jeśli budujesz dom, w którym będzie mieszkać jedno pokolenie, to możesz być w 100% pewien, że po tych 30 latach materiały, które zastosujesz i sposób wykończenia, sposób ogrzewania, sam wynik ekonomiczny z tego budynku będzie dla ciebie dużo, dużo bardziej korzystniejszy i przyjemniejszy w samym mieszkaniu. Na pewno widziałeś na mapie, podróżując, wiele budynków budowanych dużych na kredyt, gdzie miały mieszkać całe rodziny, a teraz te budynki stoją puste, jeśli są one w kiepskiej lokalizacji. Więc lepiej jest zastosować taki model, jak na przykład robią Skandynawowie. Bardzo fajna, piękna piwnica z kamienia, a na niej domek. Jeśli rodzina się powiększa, to wymieniamy sobie tą górę, oczywiście szybko i z drewna, stawiając coś więcej. Mamy w tym samym miejscu ładny, fajny dom, w którym możemy nadal mieszkać z większą rodziną. Jeśli coś się dzieje, dzieci się wyprowadzają, a rodzice potrzebują mniejszej przestrzeni, wystarczy tą górę zdjąć, postawić nową i znów mamy coś bardziej dopasowanego do ich potrzeb. No ale jak już jest zbudowana, no to przecież jeźdź nie woła. To po co ją burzyć? Tak, ale utrzymanie, koszty ogrzewania budynków są też kosztami znacznymi. Czasem jednak taka przebudowa jest opłacalna. Znam takie przypadki, gdzie ludzie starają się dzielić ogrzewanie, wykańczać jedno piętro, drugie piętro stoi nieużytkowane, ale jednak taki budynek nieużytkowany troszkę inaczej się zachowuje. Nawet potem próba sprzedaży takiego budynku nie jest taka prosta. Każdy woli budynek, który żył, który był użytkowany, który jest bardziej przyjemniejszy, kiedy się do niego wejdzie. To jako ciekawostkę mogę podać Ci taki przykład z drugiego końca. Kiedyś trafiłem na budynek, który co prawda był wykończony, natomiast panował w nim niesamowity wręcz porządek. Nawet nie było gazety koło telewizora. Zarówno mąż, jak i żona, właściciele tego budynku, byli ekstremalnymi pedantami i budynek stał na sprzedaż w naprawdę atrakcyjnej cenie, lecz każdy, kto przyszedł, czuł się tak, że miał dosłownie ciarki na plecach. Nikt nie chciał tego kupić. Żeby sprzedać taki budynek, wystarczyło tych Państwa zaprosić na wycieczkę, zrobić im odrobinę bałagany. Idąc tym samym tropem myślenia, również te budynki, które stoją puste, roztaczają wokół siebie taką nieprzyjemną aurę. Tak jak budynek, w którym coś się stało niedobrego. Wiesz, nie chcę wywoływać tutaj duchów, bo nie na tym twój program się koncentruje, ale jednak jakaś aura wokół takich budynków bardzo często jest, że no trudniej jest sobie z nimi poradzić. Jasna sprawa. A jak teraz ten rynek działek wygląda? Trudniej znaleźć działkę do kupienia, czy trudniej znaleźć klienta już takiego gotowego, który chce już budowlaną kupić pod dom? Nie jest to idealny rynek. Czym dalej oddalamy się od większych aglomeracji, tym ciężej jest pracować, ale z drugiej strony ja też wyznaję taką zasadę, że czym trudniej, tym bardziej opłacalnie.
I to też jest prawdą. Jeśli uda ci się znaleźć bardzo tanio grunt, to nawet bardzo tanie sprzedawanie działek powoduje, że jest to zwrot wielokrotny z tej inwestycji. Natomiast bardzo blisko aglomeracji ciężko jest kupić tani grunt rolny, taki, aby on nadawał się pod ostateczny podział. Ale to poczekaj, poczekaj, a co od gruntu musi być, żeby on się na podział nadawać? No przecież to jest grunt, kilka hektarów, no to dzielimy. Co, umawialiśmy się na rozmowę, tak maksymalnie godzinkę, a czynników jest co najmniej kilkanaście. Ale co, że prąd, woda jest w okolicy, tak? O takich czynnikach mówisz, czy jakieś takie inne? Z podstawowych rzeczy tak. Z podstawowych rzeczy prąd, woda, lokalizacja, która jest przyjemna do zamieszkania, tylko też zapewne wiesz, że dzisiaj lokalizacja jest rozumiana troszkę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Dziś lokalizację rozumiemy nie jako pewien specyficzny punkt na mapie, a jako czas dojazdu do twoich ośrodków życiowych, do szkoły, do sklepu, do pracy. Więc to, że lokalizacja jest dobra, nie zawsze oznacza, że ona faktycznie jest dobra, bo jeśli musisz przejechać przez autostradę, mi się by już nie chciało. Albo jest taka nisza klientów, którzy by chcieli, żeby ten czas dojazdu był jak najdłuższy. Tak, żeby ludzie nie zawracali głowy. Się znaleźć coś dobrego. Żeby ludzie nie zawracali głowy, tak? I ja kiedy decydowaliśmy się, gdzie będziemy dom budować i tak dalej, to ja optowałem za taką opcją, żeby kupić tak z 20 hektarów gdzieś po środku niczego, zrobić trzy te warstwy ogrodzenia, drut kolczasty i wszystko inne dookoła, żeby ludzie głowy nie zawracali. No ale... Uwierz mi, jest bardzo dużo osób myślących w podobny sposób, ale też trzeba na wszystko patrzeć zdroworozsądkowo. Znam przypadek człowieka, który kupił sobie podobną nieruchomość na Mazurach, cieszył się, bo udało mu się kupić ładnie kilka hektarów z prywatną drogą dojazdową, z tym, że ta droga dojazdowa była w 100% jego i faktycznie prywatna i miała ona 3 kilometry. Kiedy popadał deszcz, kiedy popadał śnieg, próba przyjechania tą drogą była niemożliwa do wykonania. Czasem jednak to, że droga dojazdowa należy do lokalnego urzędu gminy, jest zbawieniem. Tak, i chociaż odśnieżana i tak późno, i tak na samym końcu, ale jednak ktoś tam przejedzie czasami tym pługiem i odśnieży. A tak trzeba samodzielnie wstać i co, parkować samochód przy głównej drodze i iść na piechotę, wiesz co, albo odśnieżać. Podpowiem tobie oraz twoim słuchaczom jeszcze jedną ciekawą sztuczkę. Jeśli chcesz kupić działkę i mieć pewność, że będziesz mógł bez względu na warunki atmosferyczne wyjechać z domu, to kupuj w takiej okolicy, gdzie dalej przy tej drodze mieszka gdzieś rolnik, który hoduje kilka krów. Najlepiej kilka, bo jak kilkadziesiąt, to już może to być dla ciebie uciążliwością. Dlaczego? Dlatego, że jednym z pierwszych pojazdów, który tuż koło trzeciej, czwartej będzie do takiego rolnika podróżował, jest samochód, który będzie od niego odbierał mleko. Ten samochód musi przejechać, a jeśli on przejedzie, ty potem swoim autem nie wyjedziesz do większego problemu. Spryciarz, a potem wejdzie ustawa 500 na krowę na przykład i se kupisz swoje krowy teraz własne, no bo już nie dość, że będziesz miał krowę, no to jeszcze dostaniesz 500 zł, o. To będzie. Wiesz co, no niestety krowa kosztuje w utrzymaniu. Niestety. Po to mleczarnie wymyślili, niestety, żebyśmy nie musieli mieć tych krów. Okej, okay. Czyli co? Nie ma tak dużo działek nadających się, żeby zrobić jakieś takie większe osiedla? Bo to tak powiedziałeś. Tak, kiedyś właśnie takich działek było bardzo, bardzo dużo. Teraz większość tych działek na górce poprzedniej pozmieniało właścicieli. Ci właściciele nie zawsze są teraz w idealnej sytuacji finansowej, nie zawsze chcą je sprzedać. Czasem kupili je w tak rażąco zawyżonych cenach, że nadal nie opłaca im się ich sprzedawać. Natomiast drugim bardzo dużym problemem z pozyskiwaniem takich gruntów jest pewna współpraca na linii inwestorów oraz lokalnych urzędów. Urzędy przychylają się do próśb inwestorów i owszem, uchwalają plany zagospodarowania, tak żeby można było budować nowe osiedla, natomiast zapominają o pewnym drobnym fakcie. Jeśli ten teren, który został objęty planem, składa się
z kilkunastu działek o szerokości 12 metrów i tam jest 12 właścicieli, 13 jeszcze spadkobierców i jeszcze ktoś tam siedzi w więzieniu, jak ktoś wjechał za granicę, to inwestor, który będzie próbował faktycznie zbudować tam osiedle, no niejednokrotnie prędzej osiwieje niż uzyska prawomocne pozwolenie na budowę. Więc tu jest taki problem, że urzędnicy zapominają czasem jednak wymóc scalenie tych gruntów, podzielić tych właścicieli w inny, uczciwy sposób tymi gruntami, mają ku temu możliwości. Chcą zachować przed tymi właścicielami chyba w okresie przedwyborczym lepszą twarz, nie chcą ich do niczego zmuszać, no ale stąd potem pojawiają się takie problemy, o jakim właśnie powiedziałem. Jest to w niektórych gminach, w niektórych powiatach jest to bardzo duży problem, między innymi Podkarpacie, Małopolskie, w moich bliższych okolicach Łowicz jest bardzo dobrym przykładem, gdzie takie bardzo wąskie działki mogą być nazwane działkami budowlanymi, a w praktyce no nie wiem, czy chciałbyś budować na działce, która ma 9 metrów szerokości. No właśnie, 9 metrów szerokości, kilometr długości, tak i jak jakoś jak brali te ziemię już od szlachty, to tak podzielili, to tak trochę, nie wiem, brali pod uwagę tylko to, żeby koniem za często nie zawracać, a jednak no potem rodzi to trochę problemów, ale właśnie ty chyba no, jesteś w tej branży i jak widzisz takie problemy, to już czujesz pieniądze, tak? No bo na problemach się chyba zarabia, no bo wtedy te działki są odpowiednio niższe, no bo trzeba włożyć energię do wyprostowania tych wszystkich problemów. Wiesz, ja naprawdę lubię spotykać się z ludźmi, więc to jest też kwestia pewnych umiejętności miękkich. Jeśli jesteś w stanie porozmawiać z kilkoma współwłaścicielami, gdzie takich działek obok siebie są 3, 4, 5 i uda się komuś wyprostować skomplikowaną sprawę spadkową, wtedy jesteś rzeczywiście na wygranej pozycji. Wygrywa każdy. Tak naprawdę każdy z współwłaścicieli tego gruntu pierwotnych nie zarobiłby ani złotówki, gdybyśmy tej operacji nie przeprowadzili, bo te działki zostałyby działkami nie nadającymi się pod nic na wieki wieków. Inwestor również nie zarobiłby, bo nie miałby takiego gruntu. No ja nie przeprowadziłbym całej transakcji, nie wspomógłbym inwestora, więc również zostałbym bez wynagrodzenia. Lubię sytuacje, w których każdy wychodzi ostatecznie z wygraną. Okej. Okay. Mówisz słowo inwestor, czyli to jest na tej zasadzie, że no, ogarniasz ludzi, którzy kupują te działki i pomagasz im to robić, ale mówiłeś, że to niekiedy trwa 2, 3, 4 lata, więc grunty nie są znowu jakieś takie nie wiadomo jak drogie. Nie interesowałeś się, żeby jakoś tak sobie kupić te działki i podzielić za, nie wiem, na swoje własne inwestycje? Wiesz co, zdarza się, że czasem w zamian za przeprowadzenie jakiejś operacji staje się właścicielem, współwłaścicielem czegoś. Część, jasne. Są to jakieś drobne fragmenty gdzieś, które sobie zalegają, czekają, aż będą potrzebne, żeby coś z nimi zrobić. Albo czasem też są wcześniej wystawiane na rynek, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast jak zapewne wiesz, gotówka, pieniądze lubią ciszę. Więc większych projektów na własną rękę nie przeprowadzałem, aczkolwiek teraz do spółki z jednym ze znajomych myślimy nad budową osiedla domków rekreacyjnych. Właśnie jestem na etapie Excela mocnego. Czyli żeby wziąć jeszcze dalszy krok, czyli wziąć ziemię, odrolnić, przekształcić i wybudować domki, już gotowe domki sprzedać, a nie działki. Tutaj będziemy akurat robić to również bez procesu odrealniania, będziemy robić domki na zgłoszenie, mamy grunt, który nie jest objęty miejscowym planem, więc możemy sobie spokojnie podziałać, oszczędzając sporo na podatkach. Tak, a za 10 lat prawo się zmieni i urzędnik powie, ale tutaj proszę zaorać ten dom, bo to ziemia rolna. Wiesz co, to mogę opowiedzieć Ci pewną historię dwóch inwestorów, którą kiedyś miałem przyjemność przeprowadzić. I tutaj właśnie jest takie ryzyko i ta historia też odpowiada na pytanie, w jaki sposób myślimy, żeby tych ryzyk uniknąć. Tak więc kiedyś zgłosiło się do mnie dwóch inwestorów, którzy chcieli zainwestować w grunt. Jeden z nich był już kiedyś moim klientem. Kupiliśmy świetnie działkę, świetnie ją sprzedaliśmy. Więc przyprowadził kolegę. Jako, że było ich dwóch, to zaproponowałem im, aby nabyli wspólnie 2-4 hektary ziemi.
Spowodowało to taką możliwość, że potem mogliśmy tym gruntem skuteczniej się podzielić. Dlaczego? Kiedy poszliśmy do urzędu gminy i mówimy, szanowni urzędnicy, chcielibyśmy ten grunt podzielić, zachowując tutaj drogę przejazdową przez środek, usłyszeliśmy, że ok, możecie podzielić na działki 3000 metrów, ale z tyłu nie pozwolimy wam na zabudowę, nie udzielimy wam warunków zabudowy na zabudowę mieszkaniową, bo jest to za daleko od drogi, nie ma sąsiedztwa. Więc no, to zrodziło w mojej głowie takie niebezpieczeństwo, że nie da się tego gruntu skutecznie podzielić na fragmenty mniejsze. Ale jako, że byliśmy współwłaścicielami, to mogliśmy zastosować procedurę, która nazywa się wyjście ze współwłasności. Oni udali się do sądu jako osoby, które się pokłóciły, powiedzieli, że my chcemy się tymi działkami podzielić, każdą z tych działek na pół proszę nam podzielić, bo my się nie lubimy. Więc sąd powiedział, dobrze, zgadzam się na taką operację, ta działka nie będzie mniej rolna przed podziałem, jak i po podziale, więc dzielcie się, drodzy panowie. No i w ten sposób osiągnęliśmy działki po 1500 metrów. Natomiast co jeszcze, sprzedając te wszystkie działki, musieliśmy liczyć się z ryzykiem wystąpienia podatku VAT. Natomiast to jest temat bardzo, bardzo niebezpieczny, dlatego że Urząd Skarbowy bardzo często ma ochotę zwrócić się do właściciela takich gruntów o podatek VAT. I interpretacje dotyczące tego podatku są bardzo niebezpieczne. W naszym przypadku tutaj zastosowaliśmy jeszcze jedną sztuczkę, żeby nie wystąpił podatek dochodowy, on wystąpił tylko od złotówki. Natomiast podatek VAT cały czas był dla nas ryzykiem. To, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy taką operację, że sprzedaż tych działek była niezorganizowana i nie była w profesjonalny sposób prowadzona. Dlaczego? Dlatego, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że podatnik jest podatnikiem i musi zapłacić podatek w tej chwili, w której zachowuje się jak podatnik. Niemniej jednak, gdyby nie zachowywał się jak podatnik, to wtedy podatnikiem nie jest i podatku płacić nie musi. O proszę, to ja się w ogóle nie zachowuję jak podatnik. Dlatego również my nie zachowywaliśmy się jak podatnicy. Jak się zachowuje podatnik według Trybunału? Podatnik według Trybunału to jest osoba, która w profesjonalny sposób będzie przygotowywać profesjonalną kampanię marketingową, dokonywać skomplikowanych podziałów, współpracować z geodetą, robić ładne wizualizacje, ładne obrazki, prowadzić profesjonalny marketing, dodatkowo obiecywać warunki zabudowy i wszystkie cuda, jakie tylko na tej działce można zrealizować. My postawiliśmy najgorszą tabliczkę, jaka tylko była możliwa, zbita z dwóch desek, która oczywiście się po trzech dniach przewróciła, było na niej napisane sprzedam i sprzedaliśmy. I wystarczyło. Wystarczyło, od tej historii minęło na dzień dzisiejszy chyba już 7 lat. Urząd Skarbowy nie zwrócił się do nikogo o podatek, co oznacza, że nasza filozofia była jak najbardziej słuszna. Nie namawiam się do takiego działania dzisiaj, tym bardziej na dużą skalę. Natomiast jeśli będziesz sprzedawał jedną, dwie, trzy działki, a Urząd Skarbowy nie będzie wyjątkowo wrogo nastawiony do ciebie, jak najbardziej jest to interpretacja, którą można skutecznie wykorzystać. Okej. Czyli jest ciekawostek i nerwów i stresu podczas takiej działalności, a wydawałoby się, że no, kupić duże pole, podzielić i sprzedać mniejszym, nie? A jednak to jest właśnie też to, co mnie odstrasza od nieruchomości, bo nieruchomości to sobie każdy myśli, że to jest jakiś budynek albo jakaś działka, a ja mówię nie, nieruchomości to jest prawo. To trzeba być prawnikiem, bo 90% wszystkich problemów, jakie się rozwiązuje, jak się dostarcza klientom, którzy płacą za tą działkę więcej, to się właśnie rozwiązuje problemy prawne. Nie trzeba się znać na budowach, nie trzeba umieć, nie wiem, sadzić ziemi, znaczy sadzić czegoś na tej ziemi. Trzeba się znać na prawie, a prawo no to w Polsce jest takie, a nie inne i tu trzeba rzeczywiście się doktoryzować niekiedy sprawa, żeby w miarę stabilnie się móc tutaj poruszać. Zwłaszcza, że wiele, wiele takich drobnych rzeczy trzeba znać, trzeba ogarnąć, trzeba przejść i dopiero po latach ma się to doświadczenie i wtedy no, można jakoś tak, nie wiem, skuteczniej działać, mieć tą pewność, tak?
jako taką do tego, żeby spać spokojnie, bo pewnie te pierwsze twoje inwestycje to nerwów ci przyniosły. Wiesz co, mam dość mocne nerwy. Lubię trudne sytuacje, dlatego że dużo się na nich uczę. Najbardziej lubię się uczyć, a każda taka kolejna sytuacja przynosi mi kolejną porcję wiedzy. O ile w mieszkaniach możesz sprzedać 3, 4, 5, 10 mieszkań w tym samym modelu i za każdym razem przeprowadzisz transakcję dokładnie tak samo, o tyle w przypadku nieruchomości gruntowych, wiesz, ja jestem w stanie wynaleźć co najmniej kilkanaście różnic pomiędzy dwiema działkami leżącymi obok siebie o takiej samej powierzchni przy tej samej drodze. W związku z tym podejście do tych dwóch nieruchomości może być niejednokrotnie diametralnie różne. Kolejną rzeczą jest też to, że gdybyśmy mieli jakieś mądre urządzenie, które spowodowałoby, że to, co ja wiem, przekazuję od razu tobie, z chęcią to zrobię, nie ma problemu, nie boję się dzielić wiedzą. Natomiast budzimy się jutro i okazuje się, że znów ta wiedza nie jest aktualna. To, co dzisiaj nauczyliśmy, jutro już przestaje obowiązywać. Przepisy to płynąca rzeka. Czasem płynie troszkę szybciej, czasem troszkę wolniej, ale cały czas płynie. Więc no, nigdy nie budzimy się dwa razy w takiej samej rzeczywistości. Natomiast to, co ja staram się przekazywać wszystkim osobom, które trafiają na moje szkolenia bądź współpracują ze mną, to jest taka myśl, staraj się być osobą kreatywną. Jeśli wiesz, że jakiś problem kiedyś rozwiązano w jakiś sposób, to zastanów się, czy ten sposób da się zastosować w twoim przypadku. Ostatnio na zbiro rozmawialiśmy z jednym z uczestników, że no, nie mógł uzyskać przyłącza dla budynku, więc zastanawialiśmy się, a może by udało się uzyskać przyłącze do czegoś, co nie jest budynkiem. Może ty chcesz wybudować pomnik, którego elementem będzie jakiś tutaj element oświetleniowy i ty potrzebujesz tam prąd. To jest właśnie to, co staram się każdemu przekazywać. Nie zawsze te utarte drogi są drogami najlepszymi. Jak jedziesz w górę, też bardziej cię interesują ładne, piękne, widokowe ścieżki, tam gdzie jest mniej turystów i mniej śmieci na szlaku. No, różnie to bywa. Jednak, wiesz, ten amerykański sposób zwiedzania też jest całkiem fajny, że podjeżdżasz wszędzie samochodem, nawet na szczyt każdej góry. To takie, nie jest takie głupie. Nie trzeba się tak męczyć, wiesz? Zgadzam, również się z tobą zgadzam. Wiesz, też kolejna rzecz poza tą kreatywnością, o której wspomniałem, jest dywersyfikacja. Będę na wycieczce i z chęcią przejadę się samochodem, natomiast na kolejnej wycieczce z chęcią zwiedzę jakieś ostępy niedostępne dla kogoś, będziemy jeździć sobie jakimiś tam... No tak, ale jak się dywersyfikować w gruntach? Wiesz co, niekoniecznie w gruntach. Coraz więcej osób zajmujących się flipami, zajmujących się deweloperką bądź innymi rodzajami biznesów nieruchomościowych interesuje się również gruntami w podobnych wydaniach do tego, które robię ja. Część wiedzy również jest zbieżna. Takie rzeczy związane z zabudową, z podziałami, czasem podział kamienicy na mniejsze fragmenty wygląda z punktu widzenia prawa bardzo podobnie jak podział działki na mniejsze fragmenty, tylko troszkę inne papiery. No i trochę mniej albo trochę więcej i też niekiedy trzeba jakieś takie właśnie sztuczki robić, żeby nagle móc ten budynek podzielić nie na dwa mieszkania, tylko na cztery. I tak dalej, i tak dalej. Ta wiedza prawnicza wiesz, to jest... Bardzo chciałbym, abyśmy wchodząc do tej płynącej rzeki, któregoś razu obudzili się w takim momencie, że no może brzydko to zabrzmi, ale że nie miałbym co robić, że obudzilibyśmy się w sytuacji prostej, jasnej, klarownej, gdzie jak czytasz przepis, to wiesz, co on oznacza. Nie musisz go interpretować, albo co gorsze, urzędnik nie musi go interpretować i zastanawiać się, czy komuś coś wolno, czy też może nie. Z jednej strony nie miałbym co robić, ale z drugiej strony, no tak, nie miałbym co robić, miałbym spokój.
No, zająłbyś się czymś innym i wiesz, nie wiem, zacząłbyś produkować krzesła i cena krzeseł by spadła i wszyscy byliby zadowoleni, bo i można byłoby wybudować działkę i krzesła by byłyby tańsze. Nie, tak, ja nie widzę nic przeciwko, każdy biznes jest dobry, wszędzie da się odnaleźć, jeśli tylko się lubi to, co się robi. Okej, okay. A wiesz co, skupiliśmy się na działkach, na dzieleniu, a jak to wygląda po prostu, żeby sobie kupić ziemię i czekać, aż jej wartość wzrośnie, tak? Trochę wspomniałeś, że na poprzedniej górce ludzie nakupowali tą ziemię, a potem wartość potrafiła spaść. To nie jest tak, że jak się kupi, to te ziemie jednak jakoś tak rosną, przynajmniej tyle, co inflacja? Wiesz co, wartość ziemi systematycznie rośnie i są to naprawdę dobre, pozytywne wzrosty. Natomiast odnosi się to głównie do ziemi rolnej. Jednak przy poprzedniej górce na rynku pojawiło się dużo osób, które starały się pośredniczyć, no, pośredniczyć. Byli to handlarze ziemią, tak jak teraz masz do czynienia z handlarzami autami, którzy kupują coś tanio po to, żeby narzucić trocin do silnika i drożej sprzedać, tak też mieliśmy do czynienia z handlarzami ziemią, którzy kupowali coś gdzieś, skupili pół wsi, potem starali się jakieś operacje zastosować, tak aby móc sprzedać to z dobrym zyskiem. No i czasem takie operacje kończyły się ostatecznie wygraną końcowych inwestorów, ale bardzo często również nie. Nawet teraz mamy na rynku kilka spółek, które szczycą się inwestowaniem w ziemię. No, ale bardzo często ich wyniki są, no nie są tak korzystne, jak obiecywano początkowo. Ale Oni to biorą. nigdy tak nie jest. No. Zawsze się obiecuje więcej, a wychodzi jak wychodzi. To nawet nie jest ze złej woli, tylko po prostu jakoś tak na starcie przeceniamy swoje możliwości. Wiesz co, to jest też chyba zły sposób sprzedawania informacji. Jeśli ja się z Tobą umówię, że po zakupie działki za, nie wiem, 40 tysięcy złotych za hektar, sprzedam Ci ją po 80 tysięcy za hektar, to sprzedam Ci ją po 80 tysięcy za hektar albo i po 120 czy po 160 tysięcy za hektar. Nigdy za mniej niż 80 tysięcy za hektar. Zapominamy o tym, że jeśli komuś coś obiecamy, to musimy dać tyle i obiecaliśmy albo więcej. Nigdy nie może być sytuacji takiej, że nie realizujemy obietnicy w pełni. Właśnie to jest też coś, co no, rzuciło się bardzo dużym cieniem na rynek inwestorów ogółem. Obiecujemy sobie na mądrych szkoleniach, że zarobisz z flipa wiele. A jeśli w praktyce uda Ci się zarobić 5 tysięcy, a pracowałeś przy tym przez 2 czy 3 miesiące, no nie będziesz z tego zadowolony, bo to już lepszy marny etat. No tak, bo ile czasu trzeba, wiesz, poświęcić na te różne flipy. A jak to jest z ziemią? Czy, no bo ja powiedzmy potrafiłbym zamrozić większe pieniądze w jednym projekcie, no bo to jak powiedziałeś, te projekty trwają 2-3 lata, no ale pod warunkiem, że czasu mi to nie będzie konsumować. A tutaj znowu jest tyle procedur, że pewnie tych podpisów, tych właścicieli ziemi i tak dalej jest mnóstwo do zrealizowania. Czy to nie jest tak bardziej czasochłonne od po prostu gdzieś tam, nie wiem, kupna mieszkania i wynajmowaniu tego mieszkania? Na pewno jest to coś, co kosztuje więcej czasu, ale też z drugiej strony próg wejścia jest dużo niższy. Kupując mieszkanie, musisz wydać na rynku warszawskim, jeśli chcesz kupić kawalerkę, tam podejrzewam 200-250 tysięcy, no i kolejne setki dorzucasz, kupując większe mieszkania. Za takie pieniądze na rynku takim, na jakim ja się najczęściej obracam, możesz kupić sobie już 2 hektary, 3 hektary, z czasem 4. A to oznacza, że z każdego 1000 metrów, który wydzielisz z tego gruntu, możesz go sprzedać od 35 do 50 mniej więcej tysięcy złotych. Przy małych kosztach przeprowadzenia całej operacji.
I co jeszcze? Ale Jeśli. poczekaj, bo koszty są duże, bo jeżeli mam 300 tysięcy w gotówce, to znaczy, że jestem całkiem poważnym człowiekiem, który ma jakieś dochody, dobrze zarabia, jego czas jest cenny. I jeżeli ten inwestor miałby się zajmować tymi wszystkimi papierami, no to jego godzinę trzeba, że tak powiem, policzyć według tej alternatywy, jaką ma, czyli powiedzmy zarobić 100 zł za godzinę robiąc to, co robi, czy zarobić 80 zł sprzedając ziemię. I tutaj jest pytanie, czy te inwestycje w ziemię są takie, wiesz, hand off, takie, że okej, Krzysztof, tu jest ziemia, tutaj masz 500 000, działaj, widzimy się za 2 lata i przywieź gotówkę, nie? Z częścią klientów współpracuję właśnie w ten sposób. Natomiast musisz też pamiętać o tym, że ten czas to bardzo często jest czas, w którym trwa jakaś procedura, gdzie teoretycznie pracuje urzędnik, czyli polega Tak, to tak. na tym, że siedzi pani w biurze, pije kawę, a na stosie papiery leżą. Niestety nie są to faktyczne godziny pracy, bo nasza praca koncentruje się głównie na przygotowaniu zgodę tą rozsądnego projektu podziału, takiego, który będzie można docelowo dzielić na mniejsze fragmenty, na złożeniu wniosków o uzyskanie warunków zabudowy, czasem na poskładanie wniosków o wyjście ze współwłasności, czasem uzyskanie przyłączy energetycznych, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do wymyślenia mądrego sposobu, mądrego pomysłu na dany grunt, a potem zrealizowanie tego pomysłu, tak jak powiedziałem już wcześniej, tak jak zauważyłeś, to jest wypełnienie kilku dokumentów w rozsądny sposób, tak żeby wiedzieć, do czego zmierzamy, co jest naszym celem, a reszta są to godziny pracy urzędów, więc no, nas to nie kosztuje, nie jest to dla nas No jakimś tak, kosztem, ale ja masz sobie rację, to potrafię nie te jest góry nasza praca. dokumentów wyobrazić. Ja będę niedługo składał wniosek jeden, gdzie 504 załączniki są. Więc to jest właśnie cała ta wiedza, ta trudność, ta prawa, to jest to, czego ja do końca nie łapię. Okej, a na rynku z czym jest większy problem, że masz dobrze rokujące działki, a nie masz inwestorów, którzy chcieliby włożyć pieniądze, czy odwrotnie? Dzwonią do ciebie ludzie: Krzysztof, bo tutaj nie wiem, sprzedałem jedno mieszkanie, mam tam 250 000 i trzeba byłoby coś z tym zrobić, bo się marnują na koncie. Z czym jest teraz na rynku większy problem? Na dzień dzisiejszy duży problem jest z dobrymi gruntami dla deweloperów. Deweloperzy dzisiaj mają problem z takimi gruntami, które nadawałyby się pod zabudowę wielorodzinną. Jeśli takie grunty się pojawiają, to są niesamowicie drogie albo w gorszych lokalizacjach, co powoduje, że albo mniej zarobią na sprzedaży metra gotowego mieszkania, albo muszą ponieść jakieś dodatkowe nakłady na budowę dróg, dociągnięcie mediów. Dla osób fizycznych, dla zwykłego Kowalskiego, który chce się pobudować. Jedynym problemem, który ja dzisiaj widzę, jest to, że spora część nieruchomości została wycofana przez sprzedających z rynku. Zobaczyli, że nie ma ruchu, zdjęli te nieruchomości z rynku i nie oferują ich tak aktywnie jak kiedyś. Natomiast wydaje mi się, że powoli, powoli zaczyna nam się troszeczkę ten trend odwracać i troszkę więcej ciekawych gruntów na rynek zacznie trafiać. Ale to też jest w kontrze do drugiej wielkiej prawdy rynku nieruchomości gruntowych, czyli to, że o ile można dobudować setkę mieszkań, o tyle no, nie wykreujemy setki kolejnych hektarów. Ziemi nie przybywa, więc jest to inwestycja, która. Ale spokojnie, ludzie dbają o to z dzietnością 1,13, sobie jakoś tam, wiesz, radzimy z tym problemem, żeby te nasze działki w przeliczeniu na osobę były większe. Tak, demografia też ma bardzo, bardzo duże znaczenie, ale wiesz, też na ten temat też rozmawiałem, analizując sytuację właśnie dwóch sąsiednich powiatów. No i okazało się, że doszliśmy do pewnych wniosków. Wnioski były oczywiste, dobrze nie będzie. Natomiast absolutnie pomyliliśmy się w pełnej rozciągłości co do naszych przewidywań. Znaczy, rozważaliśmy sobie czysto akademicko, nie rozważaliśmy jak inwestorzy. Bo rozmawiając akademicko doszło nam do wniosku, że będzie bardzo źle. Rzeczywiście zbadaliśmy demografię, sprawdziliśmy powstające firmy, co się zamyka, co się otwiera, co się będzie dziać.
Natomiast było to w wielkiej sprzeczności do kolejnego osiedla około 100 domów, które właśnie powstawało na styku tych dwóch powiatów i okazało się, że ludzie nadal są chętni do budowania się, nadal są chętni, żeby mieszkać na swoim. Na szczęście też zmieniają się trendy, że teraz popularniejsze są też już mniejsze domy. Tam, gdzie kiedyś budowano 150 metrów, teraz buduje się 100, 130, czasem mniej, bo widzimy, że to też nam wystarcza. Ostatnio nas biuro wykładowca opowiadał o projekcie małych domków mobilnych. Takie też zdobywają popularność. No właśnie, niestety, jakoś tak zamiast do tych starych czasów, kiedy wiesz, były potężne domy na wsiach się widziało, nie wiem, czy wtedy jakoś budowanie było tańsze niż teraz, że tak sobie ludzie stawiali te domy, a dzisiaj no to trzeba, jak już domek, no to te 100 metrów, 90, żeby jakoś tak, no tylko z budżetem się zapiąć. Nie wiem czym to jest spowodowane. To sytuacja jak zwykle jest złożona i nie ma prostej odpowiedzi. Masz rację mówiąc, że kiedyś troszkę inaczej budowano. Pamiętam budowę pierwszego budynku mojego dziadka, z opowieści głównie, bo co ja mogę pamiętać. Wtedy wyglądało to tak, że dom ten budowany był w większości przez członków rodziny, sąsiadów, którzy mieli odrobinę pojęcia i fach w ręku. Teraz specjalizacja spowodowała to, że te budynki są fajniejsze, mają lepsze wyniki, jeśli chodzi o akustykę, jeśli chodzi o przepuszczalność ciepła. Natomiast trzeba je budować przy użyciu fachowców. Samodzielnie ciężko jest wykonać wszystko od A do Z, no bo niektórzy z nas mieliby problem, żeby we właściwym kierunku wodomierz podłączyć. To też trzeba umieć zrobić. No tak, a jak się fachowca wynajmuje, no to trzeba tam doliczyć waty, trzeba ZUSy doliczyć dla tych fachowców. I pilnować fachowca, najlepiej z alkomatem przy dzisiejszym rynku, bo z tym bywa bardzo różnie. Natomiast to, o czym mówisz, faktycznie jest jakimś, no nazwijmy to problemem, ale jest też to plusem. Te małe domy wcale nie są złymi domami. Jeśli masz duży dom, którego nie używasz, to po co ci duży dom? Jeśli masz mały Ale wiesz, jak jest z domami, nie ma takiego problemu, że ktoś... Poczekaj, ale wiesz co, jakbym porównał problemy, że się ma za duży dom do problemów, że się ma za mały dom, no to chyba raczej zawsze brakuje jednego pokoju niż jest za dużo. To jest no, nieprzeciętna sytuacja, żeby ktoś mówił, mam za dużo pokoi. Teraz akurat jesteśmy... w takim momencie naszego myślenia o nieruchomościach i teraz jesteśmy też w takim momencie chyba naszego bogacenia się jako narodu, że jest nam troszkę mało, chcielibyśmy więcej, ale popatrz na te wszystkie domy, które zwane są gierkami, czyli te wszystkie budowane na kredyt za duże. Są takie miejscowości, gdzie takich domów po 200-300 metrów jest bardzo dużo i one rzeczywiście stoją puste i rzeczywiście są problemem. Budowanie czegoś przesadnie dużego na kredyt bez pomysłu na wykorzystanie tego później też nie jest złe, też nie jest dobre. Więc tak jak przekładając to znów na rynek nieruchomości gruntowych, czasem opłaca się zainwestować mniejsze pieniądze w mniejszą działkę, a zarobić dwa razy więcej niż inwestując poważne grunty, poważne pieniądze w grunt pod lotnisko, bo być może to lotnisko nie powstanie. Trzeba naprawdę rozsądnie patrzeć na każdy pomysł. Jeśli budujesz duży dom i wiesz, że twój dom będzie nadawał się albo do zamieszkania, albo do prowadzenia firmy, albo jednocześnie będziesz mógł kogoś tam zakwaterować, być może będziesz mógł otworzyć na dole sklep, bo masz pod to przygotowany już projekt i rozsądnie pomyślałeś, jest to w dobrym punkcie, super, buduj taki budynek. Natomiast jeśli jesteś młodym człowiekiem, małżeństwo 2+1, wiesz, że na pewno twoi rodzice, ani rodzice twojej małżonki nigdy nie będą z tobą mieszkać, nie zanosi się na drugie dziecko, no to 200 metrów, jeśli jesteś człowiekiem majętnym, gratuluję, buduj, ale tak naprawdę tacy ludzie spokojnie mieszczą się na 80 metrach i też są szczęśliwi. To jest też kwestia sposobu życia. Teraz już widzisz, że w mieszkaniach, w których mieszkają studenci, oni niejednokrotnie mają malutki aneksik kuchenny, który składa się z mikrofalówki i są szczęśliwi. Oni nie jadają w mieszkaniu.
Sam będąc na spotkaniach biznesowych mogę sobie gdzieś u kogoś przekoczować przez chwilę, zamieszkać w hotelu. No i tak bardzo za wygodami domowymi pod tytułem salon wtedy nie tęsknię, bo pracuję. Natomiast w momencie, kiedy odpoczywam, tak, taka przestrzeń jest fajna, pozytywna. Nasz sposób życia i myślenia o nieruchomościach też najprawdopodobniej będzie ewoluował. Wydaje mi się, że idziemy w kierunku dzielenia z przestrzeni i chyba to będzie dobre, bo staliśmy się przez rozwój internetu no takimi socjalnymi samotnikami jednak. Ale poczekaj, bo mówisz, że taka mobilność, inne podejście do nieruchomości, że to jest raczej tylko miejsce, gdzie się tam chwilkę nocuje, za chwilę się można przeprowadzić, zmienić, nadbudować, przebudować. Okej, w tym kierunku cywilizacja idzie, ale z drugiej strony no jednak jest ten dom mały, własny, gdzie się człowiek no, przywiązuje do niego, gdzie się z niego nie wyprowadza, gdzie ma swoją tajną bazę i wiesz, i jest taka rodzinna przestrzeń, która gdzieś tam jest wartością, wiesz, te dawniej te wielkie rodziny, które gdzieś tam się, wiesz, zjazdy miały co jakiś czas na święta, tego już coraz mniej brakuje i to są no, duże zmiany społeczne i mi tak trochę przykro, że świat idzie w tym kierunku. Ja też jestem jednak zwolennikiem spotkań rodzinnych. Wszystkie większe wspominam naprawdę przyjemnie. Natomiast no, to, o czym mówiłem, to jest pewna obserwacja. A teraz nawet jakby było takie spotkanie rodzinne, to dużo ludzi w tych małych domkach nawet nie ma jak stołu rozłożyć, żeby wszyscy się pomieścili przy stole. Co dawniej wydawałoby się na wsi po prostu no, nie do pomyślenia. Tak, no na wsi zawsze dla każdego znajdzie się miejsce, choćby nie wiem jak ta rodzina była duża. Wiesz, tak jak napisał Stephen King, świat poszedł naprzód. Jeśli świat idzie do przodu, to musi to nieść jakieś konsekwencje. Dokładnie, dokładnie. A już na koniec powiedziałeś, że idziesz w deweloperkę trochę, czyli co jest nie tak z gruntami, że znajdujesz czas, żeby no, uczyć się czegoś nowego, wyspecjalizować się w czymś nowym? Czy to, że trudno o nowe grunty i po prostu no, tak trudno te grunty, że masz x godzin w tygodniu i gdzieś angażujesz się bardziej w to, żeby z tego jednego gruntu no, zrobić więcej tych warstw inwestorskich, żeby z każdego poziomu trochę marży ściągnąć? Skąd się to wzięło, takie zainteresowanie deweloperką? To wynika z kilku rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest to, o czym już wspominałem, że ja naprawdę uwielbiam się uczyć. Jeśli przyniesiesz mi grunt, który jest tak skomplikowany, że nie da się nic z nim zrobić, z chęcią biorę... Tobie się od razu świeczki zapalają, ale trudności. Tak. To może zrobimy w ramach ćwiczeń, kupimy grunt, I specjalnie na nim zrobimy takie pułapki. Wiesz, jeśli chcesz, nawet przygotuję ci listę, co można zrobić nie tak. No bo ty mi powiesz, tutaj jest grunt, ale Kamilu zarobisz na nim 50 tysięcy ze mną, a ja go tak utrudnię i wtedy powiesz, nie, to ja ci dam 70 tylko dlatego, żebym się mógł tym gruntem zająć. Wchodzę w to. Okej, czyli co, nudziły cię te nieruchomości, te działki, że deweloperka? Do tego to wszystko zmierza? Nie, faktycznie rynek nieruchomości stricte rolnych, traktowany jako rynek dla inwestora, wyhamował. Okay. Ten rynek faktycznie wyhamował. Nadal miały miejsce transakcje odbywające się na spółkach, gdzie spółki inwestowały w duże obszary rolne. Natomiast to jest już trochę inna specjalizacja, odrębna od mojej. Jeśli potrzebujesz, też mogę ci sprzedać, nie wiem, z 1000 hektarów ziemi rolnej, ale to już jest coś zupełnie innego niż to, co ja standardowo robię. Jeśli okay. Wszyscy boją się inwestowania w nieruchomości rolne, to pozostała mi troszkę mniejsza pula ludzi, którzy nadal się tym zajmują. Czas, który jest potrzebny do przeprowadzenia takiej procedury, trochę się wydłużył. A przy okazji ta deweloperka też jest wynikiem niekoniecznie moich potrzeb, moich pomysłów,
Tylko no, jeśli trafił się ktoś fajny z odpowiednio otwartą głową, kto powiedział, słuchaj, zróbmy, a ja przeprowadzałem prawie, że każdy etap z takiego projektu oddzielnie, ale nigdy łącznie, to wystarczy tą wiedzę połączyć w jedną całość, wziąć od A do Z, idziemy do przodu. Czy ja usłyszałem, że jest mniej inwestorów w ziemię, bo co, wszyscy zaczęli flipować na mieszkaniach? Nie, nie, po prostu kiedyś, jakby to powiedzieć, jest duża różnica pomiędzy standardową inwestycją w ziemię, a inwestycją w ziemię w tym wydaniu, które ja proponuję. Standardowa inwestycja w ziemię polegała bardzo często na tym, że kupujemy hektar, dzielimy na 3000 metrów, kupujemy ziemię w hektarach, dzielimy na działki po 3000 metrów, bo na to pozwala nam ustawa i jesteśmy w domu i sprzedajemy te działki po 3000 metrów, szczęśliwi, że zarobiliśmy. Natomiast takich pomysłów inwestorskich było bardzo dużo, a ustawa o kształtowaniu rolnego wszystkich tych właśnie inwestorów zmusiła do ucieczki i do szukania alternatyw. To, co ja robię, zawsze opierało się na podziale na mniejsze fragmenty niż 3000 metrów. Jeśli masz w kieszeni jakieś pieniądze i chcesz za nie kupić działkę, to dla ciebie bardzo często rzeczą wtórną jest to, czy ona będzie miała 1000, 1500 czy 2000 metrów, tak. Dlatego że ty chcesz wydać konkretną kwotę, którą masz na nią przeznaczoną. Twój tak budżet. Jeśli ja dostarczę ci działkę, która mniejsza jest niż 1000 metrów, kupisz ją również z wielką chęcią, bo nie będą ci bolały plecy od koszenia trawnika. Taki jest sposób myślenia bardzo dużej liczby klientów, więc ja cały czas jestem w stanie przygotowywać takie grunty, cały czas sukcesywnie takie grunty przygotowujemy, ale bardzo duża część inwestorów, myśląc i opierając swój model biznesowy tylko na podziale do 3000 metrów, no niestety musiała poszukać sobie gdzieś indziej lokaty dla swojego kapitału. Okej. I w ten sposób spadła liczba inwestorów, spadła liczba gruntów i wzrosła ich cena. Tak, wiesz, ja bez względu na to, jaka nie jest sytuacja na rynku, nigdy nie narzekam. Bo jeśli jest górka, to wiem, że można zarabiać, tylko trzeba zarabiać szybko, zanim zacznie się dołek. Jak jest dołek, też mnie to nie boli. Ja otwierałem swoją firmę w momencie najgorszego kryzysu, bo wiedziałem, że jeśli teraz się uda, to będzie się udawać zawsze. No nie, ty już otwierałeś po kryzysie. W sumie to przy kryzysie, takim już poważnym, własną. No bo kryzys to jest wtedy, kiedy jest bańka i to wszystko rośnie do góry. To jest kryzys i ten kryzys kończy się w momencie, kiedy będzie w ciągu tam pół roku spadek. I jak się już jest na tym samym dole, no to z powrotem jest hossa potem jest, nie? Już od tego dołu. No to tak chyba nie zdążyłeś. Podoba mi się twój sposób myślenia, bardzo zbieżny z moim. Niektórzy myślą, że tylko to, co powyżej zera jest dobre, a no, na rynku nieruchomości tak to nie działa. Dokładnie. Krzysztofie, wielkie dzięki za rozmowę i co, życzymy sukcesów na nowej drodze życia, w sensie tej deweloperskiej. Bardzo dziękuję. Jeśli możesz, to pożycz mi również, aby ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zmieniała się tylko na naszą korzyść. Dokładnie. Bo tutaj nigdy nic nie wiadomo przy tych wszystkich zmianach. Raz można wyciąć drzewo, raz nie można wyciąć drzewa. Pewnie tam wyciąłeś masę drzew, jak te ustawy się zmieniały, nie? Wiesz, ja staram się, jeśli chodzi o przepisy dotyczące ekologii, działać dość racjonalnie, dlatego że no, na pewno kupując nieruchomość, wolałbyś kupić sobie działkę z kilkoma drzewami niż działkę totalnie łysą. Jednak niektóre przepisy mają jakieś swoje cele i nie zawsze próba obejścia każdego przepisu dla samej satysfakcji z obejścia jest celowa. No, daje to frajdę, jasne, super, że możemy obejść przepis, ale nie zawsze trzeba. No nie zawsze trzeba, oczywiście, że tak, ale tylko czemu cholera tak często trzeba? To jest ten problem. No wiesz, teraz na spotkaniach, które odbywam, coraz częściej pojawiają się również urzędnicy. Trafiają się syndycy, komornicy, sędziowie,
mam nadzieję, również na kursach Hasbiro, więc mam nadzieję, że jeśli zaczniemy ze sobą rozmawiać, to częściej zaczniemy dochodzić do porozumienia, a mniej zaczniemy generować konfliktów na linii inwestor-urzędnik. Dokładnie. Też jestem tego zdania, bo zwykłem mówić z takiej mądrej książki cytat, że z jednego nawróconego jest większe szczęście w niebie niż z 99 sprawiedliwych. Jakoś tak to, jakoś tak to wszystko było. I tym akcentem możemy skończyć. Krzysztofie, wielkie dzięki za rozmowę i pewnie się kiedyś zobaczymy w Warszawie, czy na Asbiro, czy gdziekolwiek. Ja wrzucam piwo do lodówki, no i wolności, sukcesów i żeby ta ustawa się tak często nie zmieniała na niekorzyść. O. Bardzo dziękuję za rozmowę. Było bardzo miło Ciebie poznać. Trzymaj się, papa. Pa.